Ostatnie nazwiska kandydatów PiS i Zjednoczonej Prawicy do Sejmu i Senatu już zarejestrowane. Upoważnienia zaczniemy tak. Dziś Prawo i Sprawiedliwość przedstawiła pełen skład, który powalczy o nasze głosy w październikowych wyborach. Liczymy na dużo mandatów. 6 to najmniej. No, 6. Niech będzie 5. Teraz w Sejmie mają 3 przedstawicieli z Lubuskiego. Celują w 5, a nawet 6 mandatów. Stawiają przede wszystkim na bezpośrednią kampanię. Przekaz kampanii, którą prowadzi pani prezes Beata Szydło, mówi, że jesteśmy w kontakcie z ludźmi, blisko, że rozmawiamy z ludźmi, wsłuchujemy się w ich poglądy i chcemy potem naprawiać Rzeczpospolitą. Na liście kandydatów PiS i Zjednoczonej Prawicy do Sejmu 24 nazwiska, do Senatu 3. Wśród nich senator Stanisław Iwan, który przez ostatnie 10 lat był związany z Platformą Obywatelską. Od dawna byłem w tym skrzydle takim konserwatywno-prawicowym w Platformie Obywatelskiej. Od dawna współpracowałem z Jarkiem Gowinem. No i po tym skręcie światopoglądowym bardzo mocno w lewo ze strony Platformy doszedłem do wniosku, że tam już się nie mieszczę, ja już się tam trochę męczyłem. PiS w Sejmie chce powalczyć m.in. o przywrócenie wieku emerytalnego i Rodzinę 500+, czyli program przyznania zasiłków rodzinom wielodzietnym. I na każde drugie dziecko w rodzinie planujemy przyznać zasiłek miesięczny w wysokości 500 zł. Również na rodziny bardzo ubogie, w tym wypadku nawet na pierwsze dziecko. Przypominamy, wybory parlamentarne 25 października.